Koralina, rozdział 8. Druga matka wyglądała zdrowiej niż poprzednio. Jej policzki zarumieniły się lekko. Włosy wiły się ospale niczym rozleniwione węże w ciepły dzień. Oczy z czarnych guzików sprawiały wrażenie świeżo wypolerowanych. Przeszła przez zwierciadło, jakby przyciskała się przez coś o konsystencji wody i spojrzała z góry na Koralinę. Potem małym srebrnym kluczykiem otworzyła lustro. Podniosła Koralinę tak, jak robiła to jej prawdziwa matka, gdy Koralina była znacznie młodsza, i przytuliła do siebie rozespane dziecko, tuląc je w ramionach. Druga matka zaniosła Koralinę do kuchni i delikatnie posadziła na blacie. Koralina walczyła z przemożną sennością. W tej chwili zdawała sobie sprawę tylko z tego, że ktoś ją tuli i kocha. I pragnęła tego więcej. Nagle uświadomiła sobie, gdzie jest i, co ważniejsze, z kim. Proszę, moja słodka Koralino, powiedziała druga matka. Osobiście przyniosłam cię z szafy. Musiałaś dostać nauczkę. Jednakże, prócz surowej sprawiedliwości, znamy tu także litość. Kochamy grzesznika, nienawidzimy grzech. Jeśli tylko będziesz grzecznym dzieckiem, kochającą matkę córką, posłuszną i uprzejmą, doskonale się zrozumiemy i będziemy się wiecznie kochać. Koralina przetarła zaspane oczy. Tam były inne dzieci, powiedziała. Bardzo stare, z dawnych czasów. Czyżby? Spytała druga matka. Krzątała się wśród garnków i przy lodówce, wyciągając z niej kolejno jajka i sery, masło oraz plaster różowiutkiej wędzonki. Tak, odparła Koralina. Były tam. Myślę, że zamierzasz zamienić mnie w jedno z nich. Pustą powłokę. Druga matka uśmiechnęła się łagodnie. Jedną ręką rozbiła jajka do miski, drugą zaczęła je roztrzepywać. Potem rzuciła na patelnię łyżkę masła, które zaczęło syczeć, rozpływać się i pryskać. Pokroiła ser na cienkie plasterki. Wlała stopione masło i wrzuciła ser do jajek i ponownie zaczęła mieszać. Zachowujesz się niemądrze, kochanie, mruknęła. Ja cię kocham. Zawsze będę cię kochać. Nikt rozsądny i tak nie wierzy w duchy. To dlatego, że okropnie kłamią. Powąchaj tylko, jak ślicznie pachnie śniadanie, które ci robię. Wylała na patelnię żółtą mieszaninę. Omlet z serem, twój ulubiony. Koralina poczuła, że do ust napływa jej ślinka. Lubisz gry, oznajmiła. Tak mi przynajmniej mówiono. Czarne oczy drugiej matki błysnęły. Wszyscy lubią gry, odparła. Tak, potwierdziła Koralina, zeskoczyła z blatu i usiadła przy stole. Wędzonka skwierczała na grillu. Pachniała cudownie.
Nie ucieszyłoby cię bardziej, gdybyś mnie wygrała uczciwie, jak należy? Spytała Koralina. Może... Odparła druga matka. Demonstracyjnie nie okazywała zainteresowania, lecz jej palce drgały i postukiwały o blat. Krwisto-czerwonym językiem oblizała wargi. Co dokładnie proponujesz? Siebie. Koralina zacisnęła dłonie na ukrytych pod stołem kolanach, by powstrzymać ich drżenie. Jeśli przegram, zostanę tu z tobą na zawsze i pozwolę ci mnie kochać. Będę najposłuszniejszą z córek. Będę jadła twoje jedzenie, bawiła się, grała w szczęśliwe rodziny i pozwolę ci przyszyć mi do oczu guziki. Druga matka wpatrywała się w nią czarnymi guzikami. To brzmi pięknie, rzekła. A jeśli nie wygram? Wtedy pozwolisz mi odejść. Wypuścisz wszystkich, mojego prawdziwego ojca i matkę, martwe dzieci, wszystkich, których tu uwięziłaś. Druga matka zdjęła z grilla wędzonkę i położyła na talerzu. Potem zsunęła z patelni omlet, obracając go i składając starannie. Postawiła talerz przed Koraliną. Przysunęła do niego szklankę świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego i kubek gorącej czekolady z pianką. Tak, powiedziała. Chyba podoba mi się ta gra, ale w co właściwie zagramy? W zagadki? Próbę wiedzy? Umiejętności? W grę badawczą, podsunęła Koralina. W poszukiwania. A cóż takiego zamierzasz znaleźć podczas owych poszukiwań, Koralino Jones? Koralina się zawahała. Moich rodziców, rzekła w końcu. I dusze dzieci zza lustra. Słysząc to, druga matka uśmiechnęła się zwycięsko i Koralina przez moment zwątpiła, czy dokonała właściwego wyboru. Było już jednak za późno, by zmienić zdanie. Umowa stoi, powiedziała druga matka. A teraz zjedz śniadanie, skarbie. Nie bój się, nie zaszkodzi ci. Koralina patrzyła w talerz. Nienawidziła się za to, że tak łatwo dała się przekonać, ale konała z głodu. Skąd mam wiedzieć, że dotrzymasz słowa? Spytała. Przysięgnę, odparła druga matka. Przysięgnę na grób mojej własnej matki. A ona ma grób? O tak. Sama ją do niego złożyłam. A kiedy zobaczyłam, że próbuje się wyczołgać, zakopałam ją z powrotem. Przysięgnij na coś innego, żebym mogła ci zaufać. Na moją prawą dłoń, powiedziała druga matka, unosząc rękę. Powoli pokiwała długimi palcami, demonstrując szponiaste paznokcie. Przysięgam na nią. Koralina wzruszyła ramionami. W porządku, rzekła. Umowa stoi. Zjadła śniadanie, próbując nie przełykać zbyt szybko.
była głodniejsza niż sądziła. A gdy jadła, druga matka obserwowała ją uważnie. Trudno było odczytać wyraz oczu z czarnych guzików. Lecz Koralinie wydało się, że tamta także jest głodna. Wypiła sok pomarańczowy, lecz choć miała ogromną ochotę, nie potrafiła się zmusić do skosztowania gorącej czekolady. Gdzie mam zacząć szukać? Zapytała. Gdzie tylko zechcesz. Odparła druga matka, jakby w ogóle jej to nie obchodziło. Koralina spojrzała na nią, zastanawiając się. Uznała, że nie ma sensu zwiedzać ogrodu i okolicy. Nie istniały, nie były prawdziwe. W świecie drugiej matki nie było opuszczonego kortu tenisowego ani bezdennej studni. Pozostawał jedynie dom. Rozejrzała się po kuchni, otworzyła piekarnik, zerknęła do zamrażarki, przeszukała szufladę na warzywa w lodówce. Druga matka trzymała się blisko, patrząc na Koralinę z drwiącym uśmieszkiem tańczącym na wargach. Jak duże są dusze? Spytała Koralina. Druga matka usiadła przy stole i oparła się o ścianę. Milczała. Podłubała w zębach długim paznokciem, polakierowanym na szkarłatno, a potem delikatnie postukała palcem. Stuk, stuk, stuk. W błyszczącą czarną powierzchnię czarnego oka guzika. Świetnie, rzuciła Koralina. Nie mów mi, bez łaski, nie potrzebuję twojej pomocy. Wszyscy wiedzą, że dusza jest wielkości piłki plażowej. Miała nadzieję, że druga matka powie coś w stylu: bzdura, dusza jest wielkości dojrzałej cebuli. Albo walizki. Albo zegara szafkowego. Jednakże tamta jedynie się uśmiechnęła. Stukanie paznokcia w oko rozbrzmiewało miarowo, niestrudzenie niczym kapanie wody ściekającej powoli z kranu do zlewo zmywaka. A potem Koralina uświadomiła sobie, że to rzeczywiście kapanie wody. Była sama. Zadrżała. Wolała wiedzieć, gdzie przebywa druga matka. Skoro nie było jej nigdzie, to mogła być wszędzie, a zresztą łatwiej bać się czegoś, czego nie widzimy. Wsunęła ręce do kieszeni. Jej palce zacisnęły się na kamieniu z dziurką po środku. Jego dotyk dodawał otuchy. Koralina wyjęła kamień z kieszeni, uniosła go przed sobą, jakby trzymała w dłoni pistolet, i wyszła na korytarz. Nic poza kapaniem wody ściekającej do metalowego zlewu nie zakłócało wszechobecnej ciszy. Koralina zerknęła w lustro po drugiej stronie korytarza. Na moment jego powierzchnia zamgliła się i wydało jej się, że w szkle pływają twarze. Niewyraźne, pozbawione rysów. Potem twarze zniknęły i w zwierciadle pozostała jedynie dziewczynka. Drobna jak na swój wiek, trzymająca w palcach coś, co lśniło łagodnie niczym zielony, rozżarzony węgielek. Zaskoczona Koralina spojrzała na swą rękę i ujrzała jedynie kamyk z dziurą po środku. Zwykły kawałek brązowej skały. Potem popatrzyła w lustro, w którym kamień lśnił niczym szmaragd. Z lustrzanego kamienia wytrysnęła smuga zielonego ognia, szybując w stronę sypialni Koraliny. Mruknęła Koralina. Weszła do sypialni. Zabawki podskoczyły radośnie, jakby ucieszył je jej widok. Mały czołg wytoczył się ze skrzyni, by ją powitać. Po drodze zgarnął pod gąsienicę kilka innych zabawek, po czym wypadł na podłogę, przewracając się przy okazji i leżał na dywanie jak chrząszcz na grzbiecie, mamrocząc i kołysząc gąsienicami.
Koralina podniosła go i odwróciła. Zawstydzony czołg umknął pod łóżko. Rozejrzała się po pokoju. Zajrzała do szafek i szuflad. Potem podniosła jeden koniec skrzyni z zabawkami i wysypała je wszystkie na dywan, gdzie natychmiast zaczęły się przeciągać, marudzić i wiercić niezdarnie. Szara szklana kulka potoczyła się po podłodze i odbiła od ściany. Koralinie żadna z zabawek nie kojarzyła się z duszą. Podniosła i obejrzała uważnie srebrną bransoletkę z amuletami. Przywieszone do niej małe srebrne zwierzątka ścigały się przez całą wieczność. Lis nigdy nie chwytał królika, niedźwiedź nie doganiał lisa. Koralina otworzyła dłoń i spojrzała na kamień z dziurką po środku, w nadziei, że dostrzeże jakąś wskazówkę. Nic z tego. Większość zabawek ukrytych w skrzyni zdążyła już odpełznąć i ukryć się pod łóżkiem. Pozostało tylko kilka. Zielony, plastikowy żołnierzyk, szklana kulka, jaskrawo-różowe jojo i tym podobne. Z tych, które zawsze znajduje się na dnie pudeł prawdziwego świata. Przedmioty zapomniane, porzucone, niekochane. Już miała wyjść i zacząć szukać gdzie indziej, gdy nagle przypomniała sobie głos w ciemności, cichutki szept i to, co jej poradził. Podniosła do prawego oka kamień z dziurką, zamknęła lewe i spojrzała na pokój przez otwór w kamieniu. Widoczny za nim świat był szary i bezbarwny, niczym ołówkowy szkic. Wszystko wokół było szare. Nie, nie wszystko. Na podłodze coś lśniło. Coś barwy żaru w kominku, czerwono-pomarańczowego tulipana, skłaniającego głowę w blasku majowego słońca. Koralina sięgnęła lewą ręką, przerażona myślą, że jeśli oderwie oko od kamienia, przedmiot zniknie. Zaczęła macać w poszukiwaniu go. Jej palce zamknęły się na czymś gładkim i zimnym. Chwyciła to, opuściła kamień z dziurką i spojrzała w dół. Po środku różowej dłoni leżała szara szklana kulka z samego dna skrzyni z zabawkami. Koralina ponownie podniosła kamień i spojrzała przez niego na kulkę. Ta zaś znów zapłonęła, migocząc czerwonym ogniem. W jej umyśle odezwał się głos. Istotnie, o pani, teraz przypominam sobie, że byłem chłopcem. O tak. Musisz jednak się spieszyć. Pozostało nas jeszcze dwoje, a wiedźma złości się, bo mnie odnalazłaś. Jeżeli ma mi się udać, pomyślała Koralina, to nie w jej ubraniu. Przebrała się z powrotem w piżamę, szlafrok i kapcie, pozostawiając na łóżku starannie złożony szary sweter i czarne dżinsy. Pomarańczowe buty zostawiła na podłodze obok skrzynki. Szklaną kulkę wsunęła do kieszeni szlafroka i wyszła na korytarz. Coś ukłuło ją w twarz i ręce. Przypominało piasek unoszony przez wiatr na plaży. Koralina zasłoniła oczy i ruszyła dalej. Ukłucia piasku stawały się coraz boleśniejsze. Coraz trudniej też było iść naprzód. Jakby musiała walczyć z wiatrem w burzliwy dzień. Wichura była potężna i bardzo zimna. Koralina cofnęła się o krok w stronę, z której przyszła. Och, idź dalej! Szepnął w jej uchu ulotny głos. Bo wiedźma się gniewa. Kolejny krok w głąb korytarza. Gwałtowny powiew wiatru zasypał ją niewidzialnym piaskiem, który kłuł policzki i twarz, ostry jak szpilki, ostry jak szkło. Graj uczciwie!
krzyknęła Koralina. Nikt nie odpowiedział, lecz wiatr uderzył raz jeszcze, a potem potulnie ucichł i zniknął. Mijając kuchnię, Koralina usłyszała w nagłej ciszy kapanie wody z cieknącego kranu, czy też może niecierpliwe stukanie długich paznokci drugiej matki o blat. Oparła się pokusie zajrzenia do środka. Po kilku krokach dotarła do drzwi frontowych i wyszła na zewnątrz. Zbiegła po schodach i okrążyła dom. Po chwili stanęła przed drzwiami drugich panien Spink i Forcible. Otaczające je lampki rozbłyskiwały i gasły niemal losowo, nie układając się w żadne znane Koralinie słowa. Drzwi były zamknięte. Przeraziła się, że na klucz, i z całych sił popychała je. Przez moment stawiały opór, potem ustąpiły nagle i Koralina wpadła do ciemnego pomieszczenia. Zaciskając rękę na kamieniu z dziurką, powędrowała naprzód w ciemność. Spodziewała się natknąć na zasłonę w foyer. Niczego jednak nie czuła. Wokół panował mrok. Teatr był pusty. Ostrożnie szła przed siebie. Coś zeszeleściło w górze. Spojrzała w tę stronę, próbując przeniknąć wzrokiem jeszcze głębszą ciemność. I w tym momencie potrąciła coś stopą. To była latarka. Koralina schyliła się, podniosła ją i włączyła, omiatając jasnym promieniem całe pomieszczenie. Teatr był całkowicie opuszczony, zrujnowany. Na podłodze leżały połamane krzesła. Ze ścian, spróchniałych drewnianych belek i przegniłych aksamitnych zasłon zwieszały się stare, zakurzone pajęczyny. W górze coś znów zaszeleściło. Koralina skierowała w tę stronę promień latarki. Z sufitu zwieszały się dziwne istoty. Bezwłose, galaretowate. Może kiedyś miały twarze, może nawet były psami. Jednakże żaden pies nie ma skrzydeł jak nietoperz i nie potrafi wisieć niczym pająk bądź nietoperz głową w dół. Światło rozbudziło stwory. Jeden z nich wystartował ciężko łopocząc skrzydłami w przepełnionym kurzem powietrzu. Koralina schyliła się gwałtownie, gdy przeleciał obok. Wylądował na ścianie i zaczął gramolić się głową w dół z powrotem do gniazda nietoperzopsów na suficie. Koralina uniosła do oka kamień z dziurką i obejrzała uważnie całe pomieszczenie, szukając śladu blasku, migotania, oznaki, że gdzieś w tej sali kryje się kolejna skradziona dusza. Cały czas przyświecała sobie latarką. Gęste tumany kurzu sprawiały, że promień światła wydawał się niemal namacalny. Na ścianie, za zrujnowaną sceną, coś wisiało. Coś szarobiałego, dwukrotnie większego niż Koralina, przylepionego do ściany niczym pozbawiony skorupy ślimak. Koralina odetchnęła głęboko. Nie boję się, powiedziała do siebie. Nie boję się. Sama sobie nie wierzyła, wgramoliła się jednak na starą scenę. Gdy podciągnęła się na rękach, palce zapadły się głęboko w spróchniałe drewno. Podeszła bliżej i ujrzała, że to coś na ścianie przypomina wór, pajęczy kokon pełen jajek. W blasku latarki wór zadrżał. Wewnątrz niego kryło się coś, co przypominało człowieka. Lecz człowieka o dwóch głowach i dwukrotnie większej niż normalna liczbie rąk i nóg. Stwór wewnątrz kokonu
sprawiał wrażenie upiornie nieukształtowanego i niedokończonego. Zupełnie jakby ktoś rozgrzał dwa plastelinowe lutki i zlepił je razem, ściskając mocno. Koralina zawahała się. Nie chciała podchodzić do tego czegoś. Nietoperzo psy kolejno zaczęły odrywać się od sufitu i krążyć po sali. Podlatywały blisko, ale jej nie dotykały. Może nie ma tu żadnych dusz, pomyślała. Może po prostu wyjdę i pójdę gdzie indziej. Po raz ostatni spojrzała przez otwór w kamieniu. Opuszczony teatr wciąż pozostawał szary i ponury. Teraz jednak dostrzegła brązowy blask. Ciepły i jasny, jak wypolerowane drewno, promieniujące z wnętrza kokonu. Cokolwiek lśniło, tkwiło w jednej z dłoni stwora na ścianie. Koralina powoli ruszyła naprzód przez wilgotną scenę, starając się czynić jak najmniej hałasu. Bała się, że jeśli zakłóci sen istoty w kokonie, ta otworzy oczy. Ujrzy ją, a potem... Nie potrafiła jednak wyobrazić sobie nic straszniejszego niż samo spojrzenie tego stwora. Serce waliło jej w piersi. Postąpiła kolejny krok. Nigdy w życiu tak bardzo się nie bała. Szła jednak naprzód, póki nie dotarła do kokonu. A potem wepchnęła rękę w lepką, wilgotną, białą materię. Kokon zatrzeszczał cicho jak małe ognisko. Materia przywierała do jej skóry i ubrania, niczym pajęczyna czy biała cukrowa wata. Koralina sięgnęła głębiej w górę, póki nie dotknęła zimnej dłoni, która, jak czuła, zaciskała się wokół kolejnej szklanej kulki. Skóra stwora była śliska, jakby pokryta kisielem. Koralina pociągnęła kulkę. Z początku nic się nie wydarzyło. Kulka nadal tkwiła w palcach istoty. Potem jednak kolejno rozluźniły chwyt i szklany drobiazg wylądował w dłoni Koraliny. Powoli cofnęła rękę przez lepką sieć. Czuła ogromną ulgę, bo oczy istoty się nie otworzyły. Oświetliła twarze i uznała, że przypominają młodsze wersje panien Spink i Forcible, lecz wykrzywione i ściśnięte razem jak dwie bryłki wosku, które stopiły się i zlały w jedną upiorną całość. Nagle, bez ostrzeżenia, dłoń stwora spróbowała chwycić rękę Koraliny. Paznokcie zadrapały jej skórę, która jednak była zbyt śliska, by dać się złapać, i Koralinie udało się cofnąć. A wtedy oczy się otwarły. Cztery czarne guziki, błyszczące i patrzące na nią z góry. I dwa głosy, nie przypominające żadnego głosu, jaki dotąd słyszała, zaczęły do niej mówić. Jeden zawodził i szeptał, drugi brzęczał niczym wściekła wielka mucha na szybie. Oba jednak mówiły to samo. Złodziejka! 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 W powietrzu zaroiło się od nietoperzo psów. Koralina zaczęła się wycofywać. Uświadomiła sobie, że choć istota na ścianie, będąca niegdyś drugą panną Spink i panną Forcible, jest naprawdę przerażająca, to przecież nie może się ruszyć. Tkwi przylepiona do ściany we własnym kokonie. Nie może jej ścigać. Nietoperzo psy przylatywały wokół niej, łopocząc skrzydłami, ale nie czyniły jej krzywdy. Koralina zsunęła się ze sceny, poświeciła latarką wokół siebie, szukając wyjścia z teatru. Uciekaj, o pani! Zajęczał w jej głowie dziewczęcy głos. Umykaj! Masz już nas dwoje! Uciekaj z tego miejsca, póki w twych żyłach wciąż jeszcze płynie krew! Koralina wsadziła kulkę do kieszeni obok poprzedniej. Znalazła drzwi, rzuciła się do nich pędem i otworzyła szarpnięciem.